wszystkich przybyłych tu gości na naszym ostatnim występie przedszkolnym. Trema i wzruszenie niespodzianek ma wiele, więc bijcie nam brawa, drodzy przyjaciele. Bardzo proszę o zabranie głosu naszą panią dyrektor Bogumiłę Lepieszę. Na scenę, ale już wszystko za mnie załatwiłaś. Wypada mi tylko powiedzieć dobrej zabawy, kochanie, a ja na końcu wystąpię. Pozwolisz mi, Olu? Tak. Dziękuję ci. Zapraszam wszystkich państwa do obejrzenia pięknego tańca w wykonaniu naszych artystów. Przed państwem posłuchajcie państwo piosenki, którą każdy mały Polak powinien znać.
słowa wiersza w przedszkolu razem. W przedszkolu razem przebywamy. Tutaj nam tak dobrze, jak w domu u mamy. Ale wszyscy wiemy, szybko czas ucieka, lecz zamiast zabawy nauka nas czeka. Skończyły się figle, skończyły swawole. Żegnamy dziś nasze kochane przedszkole. W tym dniu uroczystym podziękować chcemy, zaśpiewać, zatańczyć, jak tylko umiemy. Lecz nie myślcie sobie, że tu będą cuda. My sami nie wiemy, czy nam się to uda. Ale cztery chęci mamy i za błędy przepraszamy. Przyjaźnie z przedszkola mogą pozostać na bardzo długo. Tym razem starszaki przedstawią Państwu piosenkę pod tytułem Mój kolego z przedszkola. Oh.
naprawdę świetny występ. Teraz posłuchajmy naszych przedszkolnych dowcipnisiów. Że dzieci nie są przygotowane. Zaraz zobaczycie, jaką mają niespodziankę.
To są wyjątkowe dzieci w tym roku. Mimo tego, że ich było 65, to 65 zdobyło wszystkie promocje. To jest sukces. Brawo dla nich. Nikt nie został. I to jest najważniejsze, bo przecież edukacja jest najważniejsza. Czyli widać, że edukacja była dobra, bo wszyscy przeszli. Mamy nagradzamy. Przedszkole na fotografiach.
dalej. Wzruszenie widać na Państwa twarzach. A teraz coś wesołego. Taniec pod tytułem Leszczówka. Thank you.
jesteśmy przyjaciółmi, ale taka jest kolej losu. Piosenka, przedszkola, czas już minął. Thank you.
napisałam, bo na pewno będę płakać. To już tak bywa, że kiedy żegnamy wasze dzieci po tylu latach, emocje są największe i wtedy nie możemy nic już powiedzieć. Kochani rodzice, kilka lat temu powierzyliście państwo naszej opiece wasze dzieci. Mam nadzieję, że jako przedszkole spełniliśmy oczekiwania pod względem opieki, wychowania oraz nauki. Składam wam serdeczne podziękowania za te lata współpracy. Dziękuję za pomoc, za wsparcie i życzliwość, jaką obdarzyliście nas państwo w ciągu tych kilku lat. Życzę w imieniu własnym, w imieniu Rady Pedagogicznej i całej mojej społeczności przedszkolnej dużo radości, żebyście mieli pociechę z waszych dzieci, żeby się wam wszystko spełniało, że wszystko to, co niemożliwe, niech będzie możliwe. Kochajcie swoje dzieci miłością bezwarunkową i bądźcie zawsze z nich dumni. Drodzy nauczyciele, dzieci, absolwenci, absolwentów przedszkola, dziękuję wam za trud wychowawczy, jaki włożyliście w wychowanie dzieci. Dzisiaj wszystkie niepokoje, stresy związane z wychowaniem zostają zapomniane, a pozostaje radość i duma, że udało nam się nauczyć, że wszyscy są zdrowi, radośni i przeszli do następnego etapu swojego życia. Jako nauczyciele wywiązaliście się ze swoich zadań znakomicie. Dziękuję również całemu personelowi technicznemu. Mogliśmy liczyć zawsze na wasze wsparcie, sale były zawsze czyste, a dzieci podane miały posiłki na czas i dobre posiłki. Dziękuję bardzo. Kochane dzieci, do was też się zwrócę, ale wierzę. Chcemy wam życzyć na początek, żeby nauka szła jak z płatka, żeby tyle było szóstek i pszczół na polnych kwiatkach, żeby pochwał było tyle, ile szyszek w gęstym borze, żeby w szkole było milej niż nad rzeką lub nad morzem. Długopisy, wszystkie pióra, niechaj piszą mądrze, ładnie i niech skrzypią tak jak żuraw, kiedy błąd się jakiś skradnie. Życzymy zabaw z kolegami, kolegów do zabawy, szczęścia, zdrowia, pomyślności i w klasie pierwszej wiele, wiele wytrwałości. Bądźcie zdrowe, miłe i radosne. Miejcie w sercach zawsze wiosnę. I teraz mała niespodzianka, bo przecież jutro jest bardzo ważne święto. Święto ojców, święto tatusiów. I dzieci przygotowały też dla was, kochani ojcowie, piękną piosenkę. Proszę, posłuchajcie.
kochany, to brawo. Chcę Państwu powiedzieć, że do naszego grona dołączyła na dzisiejsze zakończenie pani, która prowadziła grupę Słoneczek od maluszków. Zapraszamy Panią Ewę. Przypominać, jak to jest być dzieckiem. Że magia Piotrusia Pana
powróciła do nas. Wymagało to niekiedy wysiłku, ale było warto, więc jeszcze raz serdeczne, serdeczne dzięki. Słodko waszym dzieciom i tak dobrze, to my pozwolili, to my dzisiaj chcielibyśmy, żeby i naszej dyrekcji było słodko. Dlatego szanowna pani dyrektor, wspaniała pani dyrektor, która trzyma ten okręt i on wie, w którym momencie płynąć, jak ma płynąć. Dzięki temu nasze dzieci później na poszukiwanie zdobywają następne nagrody. Proszę przyjąć na swoje ręce ten kosz słodyczy, żeby było słodko zawsze, żeby było tak piękne, jak piękne są te kwiaty. Szanowni Państwo, nasze dzieci jeszcze spały, a pracownicy przedszkola przychodzili, przygotowywali pyszne posiłki i chcielibyśmy też dla nich, ale też na ręce pani dyrektor, żeby trudno byłoby zresztą dzisiaj tu wszystkich zaprosić, bardzo bym prosiła. Szanowna pani Uniu, jest tutaj z nami mój pracownik, który w kuchni nam przygotowuje posiłki. Mojego dziecka odchodziło też do przedszkola. Pani Kamilo, bardzo proszę. Dzięki wam, paniom, które właśnie pomagały w posiłkach, które przygotowywały, pan, który odświeża, a my musieliśmy przerwać te wszystkie działania, które tak naprawdę działo się wtedy, kiedy nas nie było w przedszkolu. Za to bardzo, bardzo dziękujemy, bo czasami tego, czego nie widać, jest najważniejsze. Czas na kolejne podziękowania. Proszę wybaczyć, bo teraz ja będę ich wzruszona, ale to jest taki moment, kiedy chcemy podziękować paniom, które spędzały z naszymi dziećmi czasami więcej czasu niż my sami. Bardzo bym prosiła rodziców ze Słoneczek, żeby tutaj do mnie, ze mną wespół byli. I bardzo bym prosiła panią Monikę, panią Ewę, panią Madzie. Wszystkich rodziców, wszystkich dzieci, 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 wszyst
Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Panie, Pracownicy, coś zawsze się kończy i coś się zaczyna. Nasze dzieci dzisiaj tak pięknie nam śpiewały, a ja myślę, że my też moglibyśmy zaśpiewać piosenkę, którą wszyscy znamy, a która się, bo aż Pana słowa, znaczy na serce, bo należy się, bo tak trzeba. Zaśpiewajmy wszyscy 100 lat. Naszym ukochanym paniom, dyrektorce, pracownikom. Trudno mi zdać ton, bo nie umiem śpiewać. Jestem stremowana. Ale ktoś musi zacząć. 100 lat. 100 lat. Niech żyją, żyją nam. 100 lat. 100 lat. Niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A to wszyscy. Dziękuję, kochani, dziękuję. Myślę, że 100 lat to trochę za dużo, bo byśmy już o wózkach jeździły. Ale tak. Rodzice. Rodzice tworzą klimat. To wy też pomagacie nam w wychowaniu, w prowadzeniu tych dzieci. Tak jak zawsze na początku, kiedy przyjmowałam dzieci wasze po raz pierwszy w progi przedszkola, mówiłam, że macie swój największy skarb i o skarb trzeba dbać. Więc życzę wam, żebyście te wasze skarby mieli bardzo, bardzo długo. Niech te wasze skarby wam podają zawsze dłoń, wtedy, kiedy ją będziecie potrzebować. I bądźcie zawsze z nami, wspominajcie nas bardzo miło, a my was też wspominamy, bo wszystko, co było złe, zapomnimy. A nie było nic złego, bo było wszystko dobrze. Dzięki Bogu, naprawdę w przedszkolu są cudowni rodzice, cudowni pracownicy, cudowne dzieci. I życzę jeszcze raz wam wspaniałych, przepięknych, uroczych wakacji, pięknych powrotów, przede wszystkim w zdrowiu, pięknych wspomnień z wakacji i wszystkiego, co najlepsze. Dzieci przejdą teraz do swojej garderoby, tam się przebiorą i stamtąd je będzie można odebrać. Tam dostaną też prezenty. Jeszcze tylko powiem krótko. Do końca lipca dzieci chodzą, normalnie nic się nie dzieje. Jeżeli w sierpniu ktoś z Państwa nie będzie miał co zrobić z dzieckiem, zapraszamy tak samo. Jeszcze etap się nie zamyka. Zamyka się etap dopiero końcem sierpnia. Dzisiaj tylko jest taka uroczysta gala pożegnania. Życzę Państwu jeszcze raz w imieniu swoim, w imieniu całej swojej załogi wszystkiego, co najlepsze. Bawcie się dobrze na wakacje. Oprócz tej wspaniałej piosenki, którą zaśpiewały dzieci tatusią, to jeszcze w tych torbach swoich prezentowych sześciolatków mają prezent dla tatusia, więc na pewno Państwu przekażę. Jeszcze raz, kochani tatusiowie, życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Bądźcie dobrymi ojcami, bo warto dla takich skarbów. Wszystkiego dobrego. Dzięki uprzejmości Teatru Animacji możemy tutaj was gościć i chciałam dzisiaj serdecznie podziękować dyrektorowi teatru i pani Eli, która nas zawsze wspiera, która nas zawsze przyjmuje. Możemy uczestniczyć, możemy się rozwijać na scenach teatru, a to jest tak ważne, bo przecież takiej gali nie byłoby w przedszkolu, nie widzieliście państwo aż tyle, a tutaj można było zaprezentować. Pani Elu, wiem, że pani tam stoi, zapraszam panią do nas. Słoneczniki, pani Elu, ale jednego pani wręczy szczególnie. Życzę wszystkiego, co najlepsze. I takie skromne Raffaello, żeby było na słowo. Wszystkiego dobrego. A drugi Raffaello, pani Elu, proszę przekazać dyrektorowi. Wiem, że ma dużo obowiązków jako dyrektorzy. Więc życzę wszystkiego najlepszego na wakacje i prosimy o nas pamiętać zawsze w ubiegłym roku.